Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, gdzie znajduje się nie ukryta gwiazdka, a ukryty sztandar, ponieważ w 8 tygodniu 5 sezonu zaszły pewne zmiany. Teraz po wykonaniu wszystkich zadań z danego tygodnia odblokowujemy sztandar, nie wiem dokładnie jak to się jeszcze nazywa, ale wiem, gdzie znajduje się lokalizacja, w której będziemy mogli go zdobyć. Ale zanim do tego przejdziemy, standardowo jak co tydzień przygotowałem dla was dwa konkursy, jeden na 1000 V-dolców. Wystarczy zostawicie łapeczkę w górę, zasubskrybujecie kanał dzwoneczkiem oraz napiszecie w sekcji komentarzy frazę darmowy karnet bojowy. Natomiast dla graczy, którzy grają w tryb ratowanie świata, przygotowałem konkurs, w którym możecie wygrać dwie bronie o mocy 130. Wystarczy, że wbijecie na mojego Instagrama, zostawicie followa i po zdjęciu konkursowym napiszecie biorę udział. Na sam koniec chciałem jeszcze dodać, że ruszył właśnie mój serwer Discorda, na którym możemy się spotkać, porozmawiać, no i oczywiście zagrać. Więc teraz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, link do mojego Discorda macie w opisie tego filmu. Okej, moi drodzy, po wykonaniu wszystkich zadań z 8 tygodnia 5 sezonu otrzymujemy taki oto ekran wczytywania. Sądząc po nim, ukryty nowy sztandar znajduje się na nowej miejscówce, dokładnie w świątyni Pomidorka. Lecimy. Alright, podchodzimy do lądowania i prawdopodobnie sztandar albo nam się pojawi tutaj na ścianie, bądź też pod tym budynkiem, dokładnie w tym samym miejscu, co widzimy na obrazku. Nie wiem, czy on się po prostu nam odblokuje od razu w ekwipunku, czy będziemy musieli go podnieść. To co, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, możecie się oddzięczyć zostawiając łapeczkę w górę, subskrybując kanał dzwoneczkiem, bo takie poradniki pojawiają się co tydzień w czwartek o godzinie 15. Ja zapraszam również do wzięcia udziału w konkursie oraz żebyście wbili na mojego Discorda. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!